i flota. I flota też proszę państwa jest czymś, w czym PZU potrafi państwu pomóc. O czym będziemy rozmawiać z Jakubem Sajkowskim, dyrektorem zarządzającym do spraw klienta korporacyjnego w PZU. Witam serdecznie. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. PZU i flota jest jednym z takich obszarów bardzo szczegółowych, którym PZU się zajmuje. Z jednej strony to trochę zaskakujące, że firma ubezpieczeniowa wchodzi w obszar związany z logistyką w firmach, a z drugiej strony wydaje się naturalne, no bo takie pierwsze skojarzenie z PZU, no to każdy, kto ma trochę więcej lat i trochę dłużej ma prawo jazdy, no to kojarzy mu się z ubezpieczeniem komunikacyjnym. Jednak to proszę powiedzieć, dla kogo jest PZU i flota? Dobrze, więc yy, zacznę może od tego, że w biznesie korporacyjnym PZT, poza samym świadczeniem ochrony ubezpieczeniowej, chcemy także wspierać naszych klientów w zarządzaniu ryzykiem. Dzielić się z nimi wiedzą o tym, w jaki sposób do szkód dochodzi, i jak można im skutecznie zapobiegać. I to jest powód, dlaczego wyszliśmy z takim produktem, jak PZU i Flota. My to rozwiązanie kierujemy do, oferujemy je wszystkim klientom korporacyjnym, którzy ubezpieczają u nas swoje floty. To Absolutnie nie ma wyjątków. Nawet klienci, którzy mają małe floty, raptem kilka pojazdów, mogą to rozwiązanie u nas wykupić. No właśnie, chciałem zapytać, flota to jest ile samochodów? Od trzech, pięciu pojazdów to już jest w zasadzie flota. Cena tego rozwiązania jest bardzo atrakcyjna także właśnie dla takich małych flot, bo to jest 189 zł za flotę, za rok. Niezależnie od tego. Za całą flotę? Za całą flotę. Niezależnie od tego, ile pojazdów w ramach tej floty jeździ, ta cena się nie zmienia. No także ona jest bardzo atrakcyjna, bo, bo jest dużo niższa niż koszty eksploatacji czy też koszty ubezpieczenia. Nawet bardzo małej floty. Także, Ale ona no, nie zastępuje Polisy. Oczywiście nie zastępuje Polisy. Ubezpieczenie jest podstawą w ogóle naszej, naszej współpracy na linii klient PZU. Natomiast no jest takim z naszej perspektywy ważnym dodatkiem. My, taką naszą grupą docelową, są floty powyżej 20 pojazdów. Na nie się głównie nastawiamy. Uważamy, że w przypadku takich flot to nasze rozwiązanie będzie przynosiło największe korzyści. Powiedział Pan, że macie doświadczenia w badaniu, w przyglądaniu się temu, kiedy dochodzi do szkód komunikacyjnych, wypadków, stłuczek itd. To znaczy, że czy wnioskowałbym z tego, że i flota będzie pomagała w zarządzaniu, nie tylko samymi samochodami, ale również sposobem ich wykorzystywania w firmie. Tym, ile moi pracownicy spędzają czasu za kierownicą, w jakim trybie. Proszę opowiedzieć w takim razie, jak, jak i flota działa, jakie ma moduły, w czym może mi pomóc. Jasne. Um, więc tak, tą funkcjonalność i floty podzieliłbym na takie dwa główne moduły. Pierwszy moduł to jest moduł ubezpieczeniowy. Um, za pośrednictwem tego modułu klienci, ale nie tylko klienci, bo także pośrednicy, którzy obsługują ubezpieczenia klienta, czyli agenci, brokerzy, um, dostają dostęp do informacji o ubezpieczeniu, um, które dla klienta zawarliśmy. Um, o polisach, um, jak również o szkodach. O szkodach tutaj zarówno z ubezpieczenia OC, gdzie poszkodowanymi są osoby trzecie. Jak i z ubezpieczenia autokasko. Dodatkowo, za pośrednictwem tego modułu, to o czym Pan redaktor wspomniał, przekazujemy klientom rekomendacje, co robić, żeby do tego typu szkód, które są u, u, u klienta, nie dochodziło. Ja o tym ten wątek się rozwinę w dalszej części rozmowy, ale ten, ten moduł także taką funkcjonalność. Klientom i pośrednikom oferuje. Więc to jest taki pierwszy moduł. I Drugi moduł um, to jest moduł do powiedziałbym takiego y, klasycznego zarządzania flotą z ewidencją pojazdów, y, kierowców y, i wszelkiego rodzaju kosztów. Przejechanych kilometrów? Również. Y, I wszelkiego rodzaju kosztów związanych z y, flotą, w tym obsługą kart paliwowych. Co jest bardzo związane tutaj z liczbą kilometrów przejechanych. Więc to jest taki moduł, który ma w zamyśle wspierać fleet managerów w wykonywaniu przez nich codziennych obowiązków. Między innymi ten moduł, w tym module mogą być dostępne takie przypomnienia odnośnie chociażby przeglądów technicznych, które powinny zostać wykonane, czy akcji ubezpieczeniowych. I tak jak patrzymy na te dwa moduły, to one stanowią, mają różną wartość w zależności od tego, jak duża jest flota. Już wytłumaczę, o co mi chodzi. Dla mniejszych flot, mniejsze znaczenie ma ten moduł ubezpieczeniowy. Mniejsze floty to również stosunkowo mało szkód. Mhm. Średnio auto-osobowe ma jedną szkodę na 25 lat w Polsce. Także mówiąc wprost, jeśli ktoś ma flotę pięcioosobową, to oczywiście może korzystać z tego, z tego systemu, natomiast w tym module ubezpieczeniowym tam się stosunkowo niewiele będzie działo. Jasne, to nie będzie klucz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast natomiast dla tych klientów dużo ważniejszy jest ten moduł zarządzania flotą. Bo często takie małe floty nie mają swoich rozwiązań do zarządzania flotą. I alternatywą dla naszego systemu jest, jest prosty Excel. Mm -hmm. Mówiąc wprost. Więc, więc tutaj dla tych klientów szczególnie dużą wartość ma ten system, ma ten moduł tak. Prosty zarządzania Excel flotą. nigdy nie ma automatycznego poboru danych, tam się nic samo nie dzieje, trzeba wszystko przypilnować, spisać. Chociażby. Chociażby, właśnie. I takie jedno miejsce, gdzie, gdzie wszystko widać. Um, Natomiast dla dużych klientów dużo większe znaczenie ma ten moduł ubezpieczeniowy. Ci klienci duże floty mają przeważnie swoje dedykowane rozwiązania do zarządzania kosztami, to jest jakby gdzieś tam clue ich, ich pracy. Natomiast z naszego systemu czerpią wartość w postaci wiedzy o, o szkodach, o liczbie tych szkód, przyczynach tych szkód. I to, co jest, myślę, ważne do podkreślenia, to, że o ile fleet manager zawsze ma świadomość tego, jakie szkody z autokasko wydarzyły się w jego flocie, to przeważnie przechodzi przez, przez jego biurko, o tyle w przypadku szkód z OC, ta, w związku z tym, że osobą poszkodowaną jest strona trzecia, która zgłasza szkodę bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, no to fleet managerowie bardzo często nie wiedzą o tych szkodach odpowiednio wcześnie, często dowiadują się, Dużo, dużo później wręcz przy odnowieniu, dzięki naszemu systemowi mają tą informację od razu. Mhm. Na I rozumiem, mogą też wpływać na użytkowników tej floty wewnątrz firmy. Otóż to, Ale nie, nie powiedział tak. mi pan o jednej rzeczy, która dość mnie frapuje, mhm. no bo miałem takie okresy w życiu, kiedy zdarzało mi się być dyrektorem wyposażonym w firmowy samochód. Czy z i floty wynika coś dla tego końcowego użytkownika? W sensie dla tych ludzi, którzy wsiadają do firmowych samochodów i no albo to jest ich podstawowa działalność, no albo przy okazji jakichś innych działalności, jako rodzaj takiego benefitu z tych samochodów korzystają? Dla samych kierowców, mhm. pan pyta. Powiem tak, bardziej dla fleet managerów, natomiast działania fleet managerów mogą oczywiście wpływać w końcu na, na kierowców. Fleet managerowie, jakby dzięki temu systemowi, mogą starać się optymalizować koszty ubezpieczenia e, floty. Mhm. E, nie jest tajemnicą, że e, im większa jest liczba szkód historycznie klienta, im wyższa wartość, tym wyższy będzie koszt ubezpieczenia floty e, w kolejnych latach. Mhm. Więc e, tutaj widzimy takie pole dla fleet managerów do, e, do, 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 do pracy. E, właśnie przy wykorzystaniu naszego narzędzia tak jak, tak, jak patrzymy na ten, na ten temat, to widzimy, że są potrzebne takie dwa kroki w tych działaniach lead managerów. Pierwsza rzecz to jest po prostu bieżące monitorowanie tego, co się dzieje w, we flocie. Samo pokazywanie przez nas w takiej przystępnej formie tego, ile jest szkód w danej flocie, którzy kierowcy generują te floty, jakie są też najczęstsze przyczyny, bardzo często otwiera fleet managerom oczy i już oni sami wiedzą, że jakieś działania muszą podjąć, właśnie które wpływają na, na kierowców. A dział HR może podjąć decyzję, czy ten pracownik ma, któremu się zdarzają stłuczki, czy przynosi na tyle dużo wartości swojej firmie, że można to jakoś przeżyć, czy należy z tym coś zrobić bardziej radykalnego. Trafił Pan redaktor ze Rzeczywiście tak jest, że jak, jak Przeglądamy historię szkodową klienta, to bardzo często za groszkód odpowiedzialnych jest raptem kilku kierowców. Więc yy, coś w tym jest. Yy, no, generalnie fleet manager ma yy, powiedziałbym, wachlarz yy, możliwości, yy, jak poprawiać, yy, wpływać na poprawę yy, szkodowości yy, w swojej flocie. Zacznę yy, właśnie od, yy, od takich rozwiązań proceduralnych ale też systemów motywujących kierowców do tego, żeby, no żeby jeździć mm. bezpieczniej. Tak? Więc to jest jakby taki, taki pierwszy punkt. Dwa, Fit Manager zawsze może też, um, widząc, że jakiegoś typu szkody pojawiają się w danej flocie często, u danego kierowcy często, um, może zarekomendować szkolenia. Czy to szkolenia praktyczne na torze jazdy, czy szkolenia, które, które są coraz bardziej popularne na symulatorach, czy też szkolenia teoretyczne, więc to jest jakby taki, taki drugi obszar. Trzeci obszar to, to wdrożenie różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, które, które poprawiają szkodowość, obniżają mhm. prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Myślę tutaj zarówno o, o telematyce, jak i o czujnikach parkowania i tak Dotykamy tej funkcji prewencyjnej, więc powiem szczerze, że nie, nie sposób przedstawiciela, bądź co, bądź jednak firmy ubezpieczeniowej nie zapytać, to co Wasza wiedza o tym, jak jeżdżą kierowcy we flotach, jak my wszyscy jeździmy, mówi o tym, gdzie jest najgorzej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy. Ciężko odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo znaczy ja powiem tak, nie ma jednego wzorca w każdej flocie, problemy są, są bardzo różne i z naszej perspektywy to co jest ważne to to, żeby dostosowywać te działania prewencyjne do tego co obserwujemy problemów, które są w danej flocie. To proszę mi pozwolić doprecyzować. Aha. Może to są późne powroty z delegacji i wtedy dzieje się najwięcej, zdarza się najwięcej wypadków. To jest kwestia dopasowywania w jakiś sposób trybu pracy do. Aury, tak? no, żeby nie planować rzeczy, które są trudne do zrobienia, czy tras, które są długie do przejechania w, w okresie, kiedy jest gorsza pogoda, tego typu historie, czy, czy są jakieś powtarzające się takie że tak powiem, układy zdania. To, to ja już odpowiem, jak staramy się zaradzić, jak wspieramy klientów właśnie w tym, żeby tego typu wzorce identyfikowali? I im zapobiegali. Za pośrednictwem właśnie systemu PZU i Flota klient otrzymuje rekomendacje, o których już wspomniałem. To są rekomendacje, które bazują na przyczynach szkód, które zaobserwowaliśmy u tego konkretnego klienta. Na bazie naszych doświadczeń jako PZTU obsłużyliśmy wiele szkód komunikacyjnych. I, i, I na bazie tych doświadczeń opracowaliśmy coś, co nazywamy macierzą działań prewencyjnych. To znaczy pod konkretne przyczyny szkód rozpisaliśmy działania prewencyjne, które mogą zaradzić powstawaniu tego typu szkód w przyszłości. Ja podam może takich kilka przykładów. Jeśli Przykładowo, widzimy, że w danej flocie mamy duży udział szkód um, y, związanych z wtargnięciem zwierzyny, bo akurat klient często jeździ w terenach leśnych. Mm -hmm. To system podpowie, zarekomenduje fleet managerowi y, instalację takich stosunkowo prostych y, rozwiązań technicznych, takich odstraszaczy zwierzyny. Potocznie nazywanych gwistkami ultradźwiękowymi, które, no właśnie, są dosyć proste, ale jednocześnie, jak pokazują wyniki statystyki, dosyć skuteczne. Więc to jest taki, to taki pierwszy przykład. Drugi, jeśli, jeśli widzimy, że nawyki kierowców w tej flocie są, są złe, to znaczy, obserwujemy w historii szkodowej klienta szkody, które wynikają z Pewnego stylu jazdy kierowcy, tak zwane jazdy na zderzaku. No to wtedy system podpowie czy zarekomenduje fleet managerowi, że takich kierowców warto wysłać na szkolenie na symulatorach, które pobudzają wyobraźnię, które, y, 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 które pozwalają oduczyć kierowców takich złych, złych nawyków. Tak samo, jeśli widzimy, że, czy, czy system zidentyfikuje, że mamy dużo szkód parkingowych, no to od razu będzie pytanie, okay, czy nie warto w takim razie zainwestować w, w czujniki parkowania. Jasne. Tak, więc to są takie bardzo praktyczne yy, yy, przykłady, jak odpowiadamy na yy, pojawiające się w danej flocie problemy mhm. i szkody. Motoryzacja dzisiaj to jest jeden z wielu transformujących się obszarów. On się transformuje do alternatywnych napędów. Moduł EV w e-flocie, co on rozwiązuje firmom z ambicjami, jeśli chodzi o ochronę środowiska, w czym może pomóc. Um, więc. Y ja zacznę może od tego, że tutaj realizując strategię ESG, PZTU, ale także widząc wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorcy, którzy chcą właśnie przejść przez proces elektryfikacji floty, postanowiliśmy, że to nasze rozwiązanie PZU i Flota wzbogacimy o taką dodatkową funkcjonalność, która pomoże tym przedsiębiorcom Wykonać taki, taki pierwszy krok. Trzeba zacząć od, od analizy. Mhm. Ta nasza funkcjonalność obejmuje ankietę dla Fleet Managera, który po odpowiedzeniu na raptem kilka pytań dostaje informację o tym, jaki jest w ogóle potencjał na ten moment do wdrożenia um, pojazdów elektrycznych u niego we flocie, które pojazdy już dziś. Biorąc pod uwagę sieć ładowarek w Polsce, nadają się do tego, żeby je, żeby je zmienić na auta elektryczne. Dostanie również informację, ile potencjalnie może dzięki temu procesowi zaoszczędzić, mm. jeśli chodzi o koszty eksploatacji tych, tych pojazdów i ile CO2 nie, nie wyemituje. Nie wyemituje, tak, tym samym przyczyniając się do ochrony naszego środowiska. Więc to jest powiedziałbym taki pierwszy, pierwszy krok. Bardzo wysokopoziomowa analiza. My tam nie wchodzimy w szczegóły. Natomiast jeśli klient jest zainteresowany taką głębszą analizą, głębszym wejściem w, w temat, to kierujemy tutaj do naszego partnera technologicznego firmy Viva Drive. To jest firma, która generalnie specjalizuje się w tym, żeby Wspierać klientów w tym procesie elektryfikacji floty, więc tutaj mamy dla takich klientów, wyciągamy również pomocną dłoń i, i, i oferujemy im rozwiązanie naszego, naszego partnera. Ale użył Pan słowa, oszczędzić dodam dzięki samochodom elektrycznym. To w, w waszych danych, w tym, co widzicie, oferując ich flotę, yy, widzicie oszczędności z samochodów, które no, w gruncie rzeczy są droższe? Pod kątem kosztów eksploatacji, tak. Dzisiaj bardziej się opłaca jeździć autem na prąd, aniżeli tankować yy, paliwo nawet przy publicznych benzynowe, yy, yy, ładowarkach. Biznach. Nawet przy publicznych ładowarkach. Tak, nawet przy publicznych ładowarkach tego typu yy, tego typu analizy, ich jest sporo w, yy, w sieci. Oczywiście auta elektryczne są yy, no póki co istotnie droższe. Natomiast pomagamy klientom w zrobieniu takiej analizy, na ile właśnie to się będzie opłacało. A jak wygląda kwestia ubezpieczenia samochodów elektrycznych? Bo no, przy nowych technologiach zawsze powstają różne legendy i takie przerażacze. Jednym z przerażaczy w przypadku samochodów elektrycznych to jest historia o pożarach, których nie sposób ugasić. Ten problem istnieje, one są uważane za bardziej ryzykowne, czy też może właśnie za mniej ryzykowne? Bo jak tak patrzę na samochody elektryczne w długiej trasie, to one mają tendencję do takiej bardziej rozsądnej prędkości niż wiele samochodów spalinowych. E, to ja może zacznę od tego, że myślę tych. Aut elektrycznych jako cały rynek. Dopiero y, powiem wprost, uczymy. Mhm. A, oczywiście jesteśmy gotowi i otwarci na to, żeby ubezpieczać aut elektryczne i już je ubezpieczamy. Natomiast jednocześnie, dlaczego powiedziałem, że się uczymy? Dlatego, że ich jest stosunkowo niewiele w Polsce. Bo takich aut w pełni elektrycznych, o nich mówię, y, jest raptem około 50 tysięcy. To jest około 2 promile wszystkich aut zarejestrowanych w Polsce, więc, więc to jest naprawdę bardzo mało. Natomiast jednocześnie wiemy, że to jest przyszłość. Mhm. Statystyki mówią o tym, że do 2030 liczba nowo rejestrowanych aut rocznie wzrośnie do 170 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam więc ten przyrost spodziewamy się, że będzie, że będzie szybki. Natomiast no właśnie, odnosząc się do tego, o co pan redaktor zapytał, narosły pewne, pewne mity i obawy odnośnie tego, czy te auta elektryczne są na pewno bezpieczne. I tutaj chciałbym pewien mit obalić odnośnie właśnie tego, na ile, że one się często palą. Statystyki pokazują co innego. Na 10 tysięcy aut elektrycznych średnio spalą się dwa auta elektryczne. W przypadku aut spalinowych na 10 tysięcy aut spalinowych spalą się średnio trzy auta. Także ta, ta statystyka odnośnie. Prawie Web Web z pewną korzyścią na rzecz no, no właśnie elektrycznych wbrew pozorom. Tak jest, dokładnie. Więc te auta elektryczne wbrew pozorom są pod tym kątem bardziej bardziej. Bezpieczne, jednocześnie to, co, to, 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 o czym Pan redaktor wspomniał, auta elektryczne są też mocniej wyposażone, przynajmniej na chwilę obecną, w technologię. Ta technologia pomaga generalnie kierowcom unikać wypadków drogowych. Tak? No. Mhm dzisiaj, powiedziałbym tak przewrotnie, może coraz ciężej jest mieć wypadek, bo mamy różnego rodzaju systemy, które wspierają nas w tym, żeby ostrzegają nas. Zmieniasz pas ruchu, a nie włączyłeś kierunkowskazu. Czy na pewno Ty chcesz to zrobić? Parkujesz też widzisz wszystko dookoła. Więc ta technologia Pomaga. Jedziesz tak, że... od minuty, nie trzymając kierownicy. Połóż ręce na kierownicy. Na przykład, dokładnie, <grym> Ale to albo... tylko w samochodach, które mają zaawansowany. <grym> albo przypomina, że, że, że już jedziesz na tyle długo, że warto y, zatrzymać się na kawę. Y, 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 więc y, w tych nowoczesnych samochodach y, technologia naprawdę wspiera kierowców y, w tym, żeby, y, żeby do szkód nie dochodziło. Y, no i auta elektryczne pod tym kątem hmm. też zyskują względem aut y, spalinowych, bo są to po prostu. Nowocześniejsze auto. Ponieważ w naszej rozmowie przesunęliśmy się od typowych problemów i typowego napędu do samochodów elektrycznych, to zakończę tę rozmowę pytaniem, czy PZU i flota przygląda się samochodom z napędem na ogniwo paliwowe, czyli też elektrycznym, ale w oparciu o wodór. Czyli mówiąc bardziej obrazowo, tym, które mają na pokładzie swoją własną małą elektrownię. Oczywiście przygląda się. To jest jeszcze większa nisza na ten moment, niż wspomniane już, wspomniane już auta elektryczne. Nasze rozwiązanie tak pod kątem tych funkcjonalności, o których wspomniałem, ono jest uniwersalne dla, zarówno dla aut spalinowych, elektrycznych, jak i wodorowych, więc jak najbardziej tak. Jednocześnie z całą pewnością będziemy się starali również wspierać naszych klientów w tym procesie przechodzenia na czy to będą auta elektryczne, czy wodorowe. To się jeszcze okaże, która technologia stanie się bardziej powszechna. Ale na pewno na pewno będziemy się starali wspierać naszych klientów w tym, żeby tą transformację, która jest nieodzowna, zrealizować bez problemów. W 2024 roku klienci i floty powinni wyglądać jakiegoś hitu, jakiejś spektakularnej nowości. Nie, nie mamy zaplanowanych dodatkowych nowych funkcjonalności w tym systemie. Na, y, wprowadzaliśmy y, takie ostatnie istotne elementy do, y, do tego systemu. W roku, pod koniec roku 2023, więc teraz bardzo mocno skupiamy się na powiedziałbym, popularyzacji tego rozwiązania. Y, dużo więcej o tym rozwiązaniu też mówimy, bo uważamy, że y, y, i mamy rzesze klientów zadowolonych z wykorzystania y, tego systemu, więc uważamy, że to jest ten moment, kiedy to no właśnie ten produkt już jest na tyle gotowy, że warto z nim bardzo szeroką ławą tak powiem, pójść w rynek. Mamy nadzieję, że nasza rozmowa pomoże w tej popularyzacji. Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający do spraw klienta korporacyjnego PZU. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.